Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Widzę Państwa w tak piękny dzień, choć bardzo mroźny. I właśnie o dzisiejszym poranku zima pokazała swój mały pazurek, to co potrafi. I zapewne z wielu z kierowców posiadających samochody z silnikiem diesla zastanowiło się, podrapało się w głowę, czy wymieniłem filtr paliwa. I dlatego w tym odcinku dzisiejszym właśnie pomówimy sobie o filtrze paliwa w silnikach diesla. Dlaczego istotne jest częsta wymiana tego filterka i jakie są objawy tego, że ten filterek już nie domaga, że już praktycznie jest zapchany. I z tymi pytaniami zwracam się do pana Roberta Wierżajtysa. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie Robercie, właśnie pora zimowa dla kierowców posiadających samochód z silnikiem diesla w wielu przypadkach potrafi utrudnić życie, a szczególnie w takim momencie, kiedy zapomnimy o regularnej wymianie filtra paliwa. Dlaczego tak istotne jest właśnie to w silnikach diesla? No, powiem Państwu, na obecną chwilę teoretycznie mamy technologię na wysokim poziomie, jeśli chodzi o samochody, elektronikę. Natomiast jeśli chodzi o sposób wykonania podzespołów tryskowych, to oczywiście moje zdanie, ale naprawdę dużo tego robimy, to jakość tego spadła okrutnie, tak? Czyli pierwsze awarie wtryskiwaczy mamy w pojazdach przy biegach 70-80 tysięcy. Tu marek nie będziemy wymieniać, bo zdarza się to w popularnych markach. Więc analogicznie, jak Państwo mieli wcześniej pojazdy, to takie rzeczy zdarzały się po 300 tysiącach, po 350, ale nie po 80. Więc tutaj już trzeba zadbać troszeczkę lepiej o ten układ, bo on jest sam w sobie już jest słaby. Jest tak przewidziane, żeby on ten samochód więcej niż te 250 tysięcy nie wychodził i żeby Państwo nie dali rady nie więcej jeździć bez takich napraw, które po prostu finansowo zrujnują. Więc my obserwujemy taki trend, na przykład te auta kierowane w serwisie na interwały wymiany, tam jest przewidziana wymiana filtra, no w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale załóżmy dwie wymiany oleju, jedna wymiana filtra, tak nieproporcjonalnie rozsiane to jest w różnych terminach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, no mogę tylko podejrzewać w swojej ocenie czym, bo też mamy samochody w wypożyczalni i widzimy, że to by miałoby chyba tylko na celu, żeby coś się stało, no bo innego nie widzę powodu, nie rozumiem. I dbanie o te filtry, tak, czyli jakość, czystość tego układu, no trzeba tutaj bardzo duży nacisk położyć, bo teraz tak, to co wlewamy, bo dużo klientów mamy, że każdy kombinuje, żeby było coś tam taniej. Nie wiem skąd te paliwa są, ale niektóre są tak agresywne, że potrafi po przejechaniu 50 km skorodować lub zaciąć wszystkie wtryskiwacze, czyli podejrzewam, że to coś musi być odbarwionego. Co za preparat, nie wiem. Auta tankowane w CPN-ach też mają problemy, bo się, jak jest mróz, wyciąga z zbiornika tam na dole taka masa, której jakby nie da się nawet ocenić, czy to parafina, no nie wiadomo co to jest jak glut, nie wiem, jak taki zespół rdzy, nie wiadomo co, nie wiem, nie jestem w stanie tego ocenić. Więc jeśli coś takiego zdarza się już, gdzie tankuje się niby w markowych, renomowanych stacjach, to tylko daje obraz tego, że jednak trzeba zadbać i postawić na tej ostatniej barykadzie ten filtr, tak, czysty, sprawny i my, tu już nie chodzi o to, czy my zarabiamy na tym, ile zarabiamy i namawiamy do wymiany, tu naprawdę chodzi o to, żeby uchronić się przed tymi dużymi kosztami naprawy układów tryskowych, bo naprawdę one są wysokie, te koszty, kiedy ten cały... Panie Robercie, czyli podsumowując, interwał wymiany filtra paliwa, oczywiście każdy producent określa według swojego uznania, ale tak według pana maksymalny przebieg, jaki powinniśmy wykonać i dokonać tej wymiany? Powiem tak, my w swoich pojazdach robimy to co 15 tysięcy, czyli zmieniamy olej bezwzględnie, tak, i z tym olejem wszystkie filtry. Przede wszystkim to nawet nam chodzi już można bo 3000 wydłużyć, coś 3000 skrócić, ale to szkoda życia też poświęcać dla mechanika i dla tego samochodu, że tam przy niewiecznie się grzebać, więc jeśli on już trafi na ten serwis, tak, te filtry zawsze można optymalnie dobrać w cenie takiej, która jakby umożliwi, żeby tak jeszcze nie była dziurawa.
Lepszej jakości, troszeczkę może inny producent, tak, może nie gorszy, a inny producent i wtedy wszystkie zmienić i zapominamy o sprawie takiej, że co 3 miesiące. To filtr kabiny, to filtr paliwa, to filtr powietrza i na zmiana. W pojazdach na przykład tutaj mamy nowe samochody, też u siebie w flocie, no to tak, jest trzeba jechać na serwis, jest filtr paliwa, potem się za jakiś czas się okazuje filtr powietrza, potem klocek i non stop człowiek by musiał tylko tam jeździć, więc dla mnie takie logiczne wydaje się, że te 15 tysięcy, ten interwał taki mamy sprawdzony, że to jest taki optymalny między 15 a 20 i wtedy zrobić tą wymianę tych filtrów i robić to cyklicznie, tak? Czyli tam, jeśli nie wszyscy przyjeżdżają 20 tysięcy w roku, niektórzy 15, no ale wszyscy mądrzy mówią, że jeśli nie po przebiegu, to raz w roku, tak? Czyli dobierać mniej więcej, zoptymalizować tą wymianę gdzieś tam sobie na jesień, na zimę, żeby dwa razy tego samego nie robić. Panie Robercie, oczywiście jakość paliwa ma tutaj kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o też czystość oczywiście samego filtra. Okres zimowy jest to też również, no, równoznaczny tak naprawdę z tym, że ten olej napędowy, który tankujemy, on inaczej się zachowuje przy minus 20, inaczej przy plus 5 stopniach. Co się dzieje właśnie w filtrze paliwa, gdy ta temperatura znacznie nam spada? Powiem tak, to może śmiesznie zabrzmi, ale czasami przyjeżdżają takie samochody i tak zaniedbane i jeżdżą nie wiadomo na czym i tam nic się nie odkłada, a czasami przyjeżdżają samochody, które są zadbane, wychuchane i w tym filtrze jest po prostu tak jak w świeczce, tak? W tych starszych świeczkach takich, które stały sobie tam pojedynczo, no po prostu taka biała maść, czasami brunatna, czasami w innym kolorze, no ale nie da się tego praktycznie nawet po tym podgrzewaniu rozpuścić. To już takie zostaje zbrylowane i to właśnie zapycha i uniemożliwia przepływ tego paliwa. Się zastanawiałem, że może chodzi o materiał, z jakiego wykonana jest obudowa, bo może to przynosi temperaturę, tak z zewnątrz bardziej chłonie, mniej chłonie, nie rozumiem tego. Nie zagłębiłem się aż tak głęboko, no ale głównie chodzi o to, że jak się wytrąci już ta parafina, no to już jest same. No właśnie, i tutaj chyba już żadne środki chemiczne dolewane do zbiornika tak naprawdę nie pomogą. Nie, to taki mój opis sprawy, tak jak na nowotwora złośliwego pokrzywa, herbata z pokrzywy, no raczej nie pomoże już. Panie Robercie, a profilaktycznie kierowca może również dokonywać pewnych czynności, bo wiele filtrów jest wyposażonych też w czujnik obecności wody w tym filtrze, prawda? Bo każde paliwo jakiś tam procent tej wody posiada. Czy profilaktycznie spuszczanie takiej wody może pomóc w ewentualnych uniknięciu kłopotów? Powiem tak, to już tego robimy. Tak naprawdę, jeśli się zaświeciła ta kontrolka, to przeważnie zepsuł się czujnik i nigdy nie zwróciłem uwagi, żeby on się zaświecił i ta woda tam była. A aczkolwiek odwrotnie, jak się spuszcza ropę przed wymianą, to jest ta woda. Więc nie rozumiem, jak to jest skonstruowane. Pewnie. Może, albo takie przypadki u mnie są akurat, że nie zadziałało. Teoretycznie powinno to zadziałać, zakomunikować i wtedy trzeba by było tam, jeśli wyposażony jest ten czujnik, to przeważnie jest korek spustowy od dołu, gdzie można troszeczkę popuścić tej cieczy, która tam jest, tak? I pozbyć się wody, bo ona zawsze będzie stała na dnie. Na dnie. I ten koreczek właśnie spustowy zazwyczaj jest w dolnym, w dolnej części tego filtra. W najniższym punkcie. I taki kierowca przy jakiejśkolwiek bycia w serwisie, przy jakiejś wymianie właśnie jakiejś drobnej rzeczy, zawsze można poprosić o ewentualne spuszczenie tej wody. Choćby tej kontrolki na desce nie było widać, jeszcze się nie świeci, ale profilaktycznie taką czynność można wykonać. No oczywiście, tak, o ile taki pojazd trafi, ale wydaje mi się, że jak on trafi na taki serwis, to chyba już lepiej spuszczać, wymienić, tak. Aczkolwiek można zobaczyć, czy tam nie ma tej wody, tak, no bo jeśli ta woda tam jest, to znaczy, że jest w zbiorniku też. Tak, i tutaj właśnie... To nie, ona nie wzięła się jakby poza zbiornikiem, tylko ze zbiornika do filtra. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy magazyn, sam koszt wymiany filterka to jest od około 30 zł do powiedzmy 200-250, a koszty późniejsze. Spóźniliśmy się do pracy, czy też na pociąg, czy jakiś inny powód, plus jeszcze dodatkowe koszty, które są, panie Robercie? No tak, pierwsze co? Akumulator, tak? Bo zanim człowiek ustali, że jednak coś nie tak, no to rozładuje go, rozwali. Potem mamy problem już z akumulatorem, pierwszy problem. Potem trzeba auto scholować, tak? Potem trzeba gdzieś jego przepychać po placach i prosić, żeby ktoś go wziął i rozmroził, tak? Więc no koszty robią się już wtedy duże, tak? Bo same holowanie na terenie miasta to 150 zł. Mi tu już kilka setek przeleciało przed oczami, jak pan zaczął wymieniać właśnie te elementy składowe późniejszej awarii.
Tak, i tutaj ja też może trochę nie powinienem tego mówić, no ale tu nie chodzi o to, że my sobie promujemy wymianę filtrów i tak tego typu usługę. Program tutaj pan prowadzi po to, żeby państwu doradzić i to jest taka po prostu uczciwa dorada. No, zrobić to wcześniej i się nie stresować, tak? I tego państwu życzę. Troszkę mniej mroźnych poranków i sprawnego filterka paliwa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.